czas na ostatnie wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Jaka będzie przyszłość studentów medycyny, którzy zdecydowali się na studiowanie na uczelniach, które nie mają akredytacji na prowadzenie takich zajęć? Nikt nie chce zostawić na lodzie tych studentów, zapewniają przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, która zrzesza większość uczelni publicznych w Polsce. Problem pojawił się po decyzji byłego ministra edukacji, który uznaniowo stwierdził, że te uczelnie mogą kształcić przyszłych lekarzy, mimo że nie spełniają wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Magda Sincewicz. W Polsce kształcą się tysiące studentów na kierunku lekarskim, nie tylko ci pochodzący z Polski. Ci z krajów całego świata kształcą się na uczelniach publicznych za pieniądze, studiują w Polsce, a potem wracają do siebie. To ich miejsce mogliby zająć studenci ze szkół, które nie posiadają akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Taką receptę na wyjście z sytuacji widzi Naczelna Izba Lekarska. Gdyby uczelniom zrekompensować tę utratę, to one mają miejsca na to, żeby zwiększyć nabory na polskie studia. Tylko jest to wtedy kosztem tych studentów anglojęzycznych, którzy uczelnie, mówiąc wprost, wstrzymują. To można rozwiązać tak, że zamiast tych studentów będzie płacić państwo za szkolenie polskich studentów. Tylko tu się wszystko po prostu rozbija o środki finansowe. Jednak nie tylko o nie, ale także o to, kto i w jaki sposób ich szkoli. Dlatego w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z udziałem wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego i dyrektor Departamentu Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia Małgorzaty Zadorożnej. Nikt nie stoi na stanowisku, żeby tych młodych ludzi, no, którzy zawierzyli i być może zostali oszukani, no, żeby ich zostawić na lodzie. Wszystkim nam tak naprawdę zależy na poprawie sytuacji zdrowotnej w Polsce. Jednym z tematów posiedzenia była postulowana przez samorząd lekarski zmiana przepisów zmierzających do zamknięcia kierunków lekarskich, które nie spełniają odpowiednich wymogów i otrzymały negatywną opinię komisji. Taka decyzja w trudnej sytuacji postawiłaby Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i filię Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej. Niestety przedstawiciele tych uczelni nie znaleźli dla nas czasu, by sprawę skomentować. No nie wiedziałabym, co zrobić w pierwszym momencie, a później pewnie poszukałabym jakiegoś rozwiązania, tylko jakiego, no to musiałabym się już zastanowić. Pewnie bym wybrała jakąś inną uczelnię, tym bardziej, że medycyna to jest wymagający kierunek. Ofiarami tego sporu mogą zostać studenci. Na razie jednak żadne decyzje nie zapadły i jak się dowiedzieliśmy, ministerstwo dopiero diagnozuje problem. Sporo zamieszania w ogóle, jeżeli chodzi o te kierunki lekarskie. Mamy sporo skarg, które się pojawiają, w związku z czym to musi być zrobione spokojnie, tak żeby nie ucierpieli przede wszystkim studenci, kadra naukowa na tych nowo otwartych wydziałach, no ale z drugiej strony musimy myśleć, co będzie za kilka czy kilkanaście lat i kto będzie leczył Polki i Polaków. To muszą być rzeczywiście lekarze, którzy są przeszkoleni i nauczeni na odpowiednim poziomie i tego absolutnie trzeba pilnować. Podczas spotkania urzędników Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pojawił się też pomysł, by stworzyć we współpracy z resortem możliwość kształcenia na nowym kierunku – medycznego asystenta lekarza. Bo przecież system ochrony zdrowia potrzebuje także osób, które wsparłyby lekarzy. Ma niespełna 1% akcji klubu, ale od teraz jest odpowiedzialny za jego osiągnięcia sportowe. Rafał Collins, przedsiębiorca, ale również gwiazda programów telewizyjnych, bierze się za Zagłębie Sosnowiec. Są już pierwsze efekty kadrowe tej decyzji. Nowy udziałowiec powołał nowego dyrektora sportowego i zatrudnił nowego trenera. Dziś drużyna Sosnowca odbyła pierwszy trening pod okiem nowego sztabu. Fatima Orlińska. Zmiany taktyczne przed kolejnym sezonem rozpoczęły się z rozmachem. Nie dotyczą one jednak kształtu boiska, a raczej tego, co ma się na nim dziać. Za to odpowiadać będzie teraz nowy szkoleniowiec Zagłębia, którym został Aleksander Hackiewicz, zdobywca dwóch superpucharów i dwóch wicemistrzostw Ukrainy z Dynamem Kijów, a także były selekcjoner kadry Białorusi. Tej selekcji z kolei dokonał nowy dyrektor sportowy. Poznałem się z piłkarzami, zawodnikami i ciężka praca na tydniu, na następnym tygodniu i na obozu. Już mamy dwa friendly games najbliższe i wtedy już sformułujemy dla siebie kartynę, jak to wygląda komanda, jak to wygląda zawodniki.
A ma wyglądać tak, że Zagłębie Sosnowiec odnosić będzie w końcu sukcesy i nie będzie musiało na koniec sezonu walczyć o utrzymanie w pierwszej lidze. To nie będzie łatwe, bo po rundzie jesiennej piłkarze zajęli ostatnie miejsce w tabeli z 11 punktami na koncie. Wiemy, że zawiedliśmy i będziemy się starali odbudować zaufanie wśród kibiców. Na pewno jest zapał tutaj do roboty, bo wiemy, w jakim jesteśmy miejscu i mamy kawał roboty do zrobienia. Zawsze jakaś tam zmiana to jest taki pozytywny bodziec. To dopiero początek zmian w klubie. Już końcem zeszłego roku uchwałą Rady Miasta zadecydowano o zbyciu udziałów w spółce. Ponad 90% ma trafić w ręce nowego inwestora. Na razie nowym udziałowcem został Rafał Collins, dotychczas kojarzony z szybkimi sportowymi samochodami. Ma dokładnie 0,74% akcji klubu i odpowiada za pion sportowy. Pakiet akcji miasta w spółce pozostaje niezmienny, a wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na jego sprzedaż. Nieoficjalnie mówi się, że to Rafał Collins ma kupić pakiet większościowy Zagłębia Sosnowiec. Nie zdradzamy takiej informacji, też jest prawda taka, że rozmowa a udział w postępowaniu przetargowym to są dwie różne sprawy, niekoniecznie rozmowa musi się tym skończyć, więc w związku z tym o tym, kto jest zainteresowany odkupnem i jakiej liczby akcji Zagłębia Sosnowiec, dowiemy się po otwarciu oferty w tym postępowaniu przetargowym. Zagłębia Sosnowiec to jest marka, na którą chcemy mieć nadal wpływ, więc absolutnie nie chcemy się wycofać z klubu w 100%. Chcemy zmniejszyć udział finansowania klubu. Bo jak podkreślają przedstawiciele urzędu, co samorząd dla klubu mógł zrobić, już zrobił, jak chociażby inwestycja w obiekty i infrastrukturę sprzyjających sięganiu po dobre wyniki. Jak przekazało nam biuro prasowe Zagłębia Sosnowiec, w poniedziałek odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Sosnowca i nowego udziałowca Rafała Collinsa. Idziemy na wybory 7 kwietnia. Wybierać będziemy naszych przedstawicieli w samorządach. O terminie wyborów samorządowych poinformował premier Donald Tusk. Ewentualna druga tura zaplanowana została na 21 kwietnia. Kampania wyborcza właśnie startuje i potrwa niespełna 3 miesiące. Paweł Jędrusik. Decyzja premiera Donalda Tuska oznacza początek kampanii wyborczej. Dobę po ogłoszeniu terminu wyborów pojawili się już kandydaci. Wkrótce pewnie dołączą kolejni. O tym, że wystartuje w wyborach na kolejną kadencję, poinformował dziś prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Zdecydowałem się, no byłoby to niezrozumiałe, gdybym po półtora roku sprawowania funkcji, czyli de facto kończenia kadencji po świętej pamięci Grażynie Dziedzic, no powiedział teraz, że rezygnuję. Byłoby to przede wszystkim niezrozumiałe dla wyborców, dla mieszkańców. Także dla mnie to jest taka naturalna decyzja. Takich decyzji w najbliższych dniach będzie bardzo dużo, choć nie wszyscy prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie już są gotowi je ogłosić. W Bielskim Ratuszu o starcie w wyborach prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jeszcze się oficjalnie nie mówi. Na razie trwa sprawdzanie za pomocą specjalnej ankiety, co o urzędującym prezydencie i Radzie Miasta myślą mieszkańcy Bielska-Białej. Po raz pierwszy trafiła do mieszkańców w 2021 roku, kiedy przygotowywaliśmy strategię rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Ona jakby posłużyła do opracowania tej strategii w pewnym stopniu, ale od tego czasu jest kontynuowana, żebyśmy mieli wiedzę o tym, jak mieszkańcom się w Bielsku-Białej żyje. Przypomnijmy, że pierwotnie wybory samorządowe miały odbyć się na jesień ubiegłego roku. Zostały jednak przełożone, bo ich termin pokrywałby się z wyborami parlamentarnymi. Już wcześniej mówiło się o tym, że odbędą się w kwietniu, ale nie była znana konkretna data. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz. Kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych, no jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi, wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności. Czasu na kampanię wyborczą nie ma więc wiele, bo niecałe 4 miesiące. Jedno jest pewne, w tym okresie samorządowcy na pewno przypomną nam o sobie. Metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas przeprasza wiernych z Dąbrowy Górniczej za skandal, który miał miejsce w tamtejszej bazylice. Jako nowy administrator diecezji sosnowieckiej w niedzielę przewodniczył nabożeństwu, gdzie podczas homilii wspólnie z wiernymi modlił się w intencji spraw diecezji. Dużo mówił w niej o wstydzie, grzechu i tym, że Kościół musi naprawić to, co w opinii publicznej zepsuł. Fatima Orlińska.
Arcybiskup Adrian Galbas przejął administrowanie diecezją sosnowiecką po rezygnacji wcześniejszego biskupa Grzegorza Kaszaka, co było pokłosiem głośnej afery obyczajowej w domu parafialnym przy bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W minioną niedzielę przed wspólnotą tamtejszego kościoła metropolita katowicki stanął, by w imieniu duchownych uderzyć się w pierś i przeprosić wiernych za to, z czym dziś jako mieszkańcy Dąbrowy Górniczej muszą się mierzyć. Przyjechałem tu także po to, by was raz jeszcze przeprosić za to, że wielu ludziom w Polsce i na świecie Dąbrowska parafia Matki Bożej Anielskiej nie kojarzy się z Matką Bożą Anielską, z cudowną figurą, z czystością i niewinnością Maryi. Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło księża z Dąbrowy albo nawet i samą Dąbrowę Górniczą, przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd. Ksiądz Tomasz Z., który brał udział w skandalu kilka dni temu, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Zastosowano wobec niego również środek zapobiegawczy w postaci 2-miesięcznego aresztu. Jeszcze w październiku oskarżony otrzymał dekret zawierający decyzję odwołania go ze wszystkich pełnionych do czasu afery funkcji oraz urzędów. Postanowienie obejmuje 4 czyny. 3 z nich dotyczą przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i polegają na udzielaniu m.in. substancji psychotropowej innej osobie. Przy czym jeden czyn jest powiązany z przestępstwem godzącym w wolność seksualną i obyczajność. Natomiast 4 przestępstwo dotyczy nieudzielenia przez Tomasza Z. pomocy osobie, która znajdowała się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak wyjaśnia socjolog kultury i religii, postawa arcybiskupa Galbasa jest taka, jaka powinna w zaistniałych okolicznościach być. Z pewnością dla wiernych skupionych w społeczności lokalnej dąbrowskiej parafii to dobry krok w kierunku niejako oczyszczenia atmosfery i odzyskania wiary w instytucje kościoła, jak i samą postawę społeczną duchownych. Ta skandaliczna sytuacja obyczajowa spowodowała pomnożenie dystansu i pomnożenie zniechęcenia i pomnożenie negatywnych stereotypów. W jakim kierunku to pójdzie? Spiritus flat ibi vult, czyli duch wieje, kiedy zechce. Natomiast jest szansa, żeby na tej postawie, administratora apostolskiego budować i ewentualnie minimalizować w miarę możliwości negatywne konsekwencje tych wydarzeń, do których dopuścił się ksiądz sprzeniewierzający się swojej roli. Dlatego arcybiskup Galbas w swojej homilii oprócz przeprosin wezwał też księży i zakonnicy do życia zgodnego z Ewangelią. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne jutro o godzinie 16. Spokojnej nocy. Dobranoc.